Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował listę 31 placówek zakwalifikowanych do tzw. sieci szpitali. Wśród nich znalazł się również szpital powiatowy w Sędziszowie Małopolskim. Potwierdzam, szpital powiatowy szpital w Sędziszowie Małopolskim znalazł się w sieci szpitali. Jest to oficjalna informacja umieszczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia, oddział podkarpacki, przez dyrektora tego funduszu. Informacja ta pojawiła się na stronach, na BIP-ie Podkarpackiego Funduszu 27 czerwca w godzinach popołudniowych. Wtedy właśnie te informacje przez dyrektorów wszystkich funduszy z wszystkich województw w naszym kraju były przedstawiane. Nasz szpital jako szpital pierwszego stopnia, czyli szpital powiatowy, jest na tej liście. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej wiąże się ze ściśle określonymi kryteriami. Dziś obawy mieszkańców powiatu o przyszłość sędziszowskiej placówki mogą odejść w cień. W pierwszej wersji projektu ustawy był taki zapis, który może nie do końca, ale właśnie stworzył obawy, czy nasz szpital znajdzie się w tej sieci, dlatego że były te wymogi bardzo mocno zaostrzone, czyli trzeba było spełniać kryteria co najmniej dwóch oddziałów. U nas co prawda tych oddziałów jest więcej, ale nie na takich zasadach działają, jak było to w pierwotnym zapisie ustawy. I to takim głównym elementem było, że ten nasz szpital mógł nie znaleźć się w tej sieci. Natomiast potem po pracach w komisji w parlamencie te zapisy trochę zmodyfikowano i spowodowano, że oprócz tego, że szpitale o profilu jednego oddziału, a u nas taki profil jest oddział wewnętrzny, już spełniały, i dodatkowo pojawił się zapis, który już na pewno jakby zagwarantował nam to miejsce w sieci szpitali, to jest warunek, że jeżeli jest to jedyna placówka, czyli szpital jest jedyną placówką w danym powiecie, to kwalifikuje się właśnie do tej sieci. Sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne. Korzyści są dwojakie. Z jednej strony dla pacjentów, bo jest gwarancja wszystkich świadczeń, które były do tej pory świadczone, udzielane przez szpital, przez oddziały, które w tym szpitalu funkcjonują, ale również była druga korzyść, to taka, że można te oddziały w właściwy sposób dofinansowywać, bo to dofinansowanie jest przede wszystkim takim gwarantem. Nie musimy uczestniczyć w konkursie, a wiadomo, konkursy mogły różnie wyglądać, mogły różnie być, się rozstrzygać. Czyli druga strona to jest właśnie zapewnienie finansowania. Chociaż ja do końca tutaj akurat nie jestem usatysfakcjonowany, choć wiadomo, cieszę się, że ten szpital jest w sieci szpitali i to zagwarantowane finansowanie ma, że poziom dofinansowania tego szpitala będzie na poziomie roku 2015. A z wszystkimi oczywiście wtedy nadwykonaniami i tak dalej. Natomiast w 2016 usługi świadczone przez szpital w Sędziszowie Małopolskim były trochę czy tych usług było więcej, czyli koszty funkcjonowania szpitala za 2016 były trochę wyższe niż w 2015. Czyli było więcej nadwykonań, bo o tym tutaj myślę. No i tak ubolewam nad tym, że nie mamy tego dofinansowania w tym kontrakcie na poziomie 2016 roku. Ono jest trochę niższe, ale tu też jest taki argument podnoszony przez Ministerstwo Zdrowia, że przy pracach związanych z tą ustawą nie było pełnych informacji o wydatkach poszczególnych szpitali, bo to chodzi o całą Polskę, właśnie za 2016, a te wszystkie dane i rozliczone i raporty były z roku 2015 i ta ustawa właśnie przewidywała, że
te wydatki, które były na poziomie 2015, będą przekazane na funkcjonowanie poszczególnych szpitali. Mówię tutaj o całym kraju. Zmiany zostaną wprowadzone już wkrótce. Od 1 października zmienia się finansowanie szpitali, czyli październik, listopad, grudzień to jest te 3 miesiące w tym roku, po których będzie weryfikacja wszystkich wydatków, oczywiście uwzględnienie funkcjonowania przez cały rok szpitala, czyli cały rok 2017 i możliwość zmiany finansowania w poszczególnych, na przykład w naszym przypadku, w przypadku naszego szpitala, w poszczególnych oddziałach. Bo jak do tej pory Narodowy Fundusz Zdrowia miał bardzo duże opory, jeżeli chodziło o zmianę czy przesunięcia kwot z jednego oddziału w szpitalu do innego oddziału, o tyle teraz właściwie będzie pełna dyspozycyjność i dyrektorzy będą mogli takie, czy nasz dyrektor, będą mogli takie decyzje podejmować. I ważna rzecz, że od 2018 roku to dofinansowanie już będzie takie zagwarantowane, pewne i placówka będzie mogła myśleć o rozwoju, będzie mogła myśleć o inwestycjach. Nie będzie zawracała sobie głowy, tak powiem, tym, aby zdobyć dofinansowanie w kolejnym roku budżetowym na swoje funkcjonowanie, bo będzie to 4-letni okres finansowania, począwszy właśnie od 2018 roku. Wiadomość o włączeniu sędziszowskiej placówki do sieci szpitali to nie koniec dobrych informacji dla pacjentów. Bardzo się cieszę, że trwają prace adaptacyjne budynku GS-u pod podstawową opiekę zdrowotną i dofinansowanie tego budynku w taki sposób, aby oprócz podstawowej opieki zdrowotnej była tam również rehabilitacja. Wierzę mocno, bo z informacji dyrektora Leśniewskiego wiem, że te prace adaptacyjne odbywają się zgodnie z harmonogramem, czyli na jesieni, chociaż nie chcę tutaj podawać absolutnie dokładnych dat, że na jesieni tego roku mieszkańcy, przede wszystkim Sędziszowa, ale mieszkańcy generalnie naszego powiatu z tej przychodni będą mogli korzystać i rozpoczniemy w tym czasie rozbudowę szpitala. Przypomnę tylko, że złożyliśmy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości prawie 17 milionów, gdzie spodziewamy się dofinansowania w wysokości 10 milionów. Chcemy, aby za takie pieniądze, chociaż nie są to duże pieniądze, przeprowadzić takie podstawowe, może trochę więcej niż podstawowe, elementy rozbudowy tego szpitala. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o izbę przyjęć, chodzi mi o ciepłą wiatę dla karetki i tam jeszcze inne elementy, które spowodują, że ten szpital będzie już na takim właściwym poziomie i te wszystkie bardzo restrykcyjne przepisy unijne będzie do końca 2018 roku spełniał, chociaż na pewno potrzeba temu szpitalowi jeszcze wielu inwestycji, dlatego że oczywiście ja tutaj nie mówię, żeby tworzyć jakąś klinikę, czy nie wiadomo jaki wysoki, czy dużą ilość usług, natomiast chciałbym, aby spełniał rzeczywiście tą swoją rolę i rolę tego szpitala powiatowego i również, żeby w miarę możliwości, w miarę tego, jaką kadrą medyczną będziemy dysponować, też starał się te wszystkie swoje usługi podnosić, rozwijać, i służyć mieszkańcom naszego powiatu. Sieć ma na celu stabilizację sytuacji szpitali, a przez to zabezpieczenie interesów pacjentów. Ma również zapobiec wielu pojawiającym się do tej pory nieprawidłowościom w systemie opieki zdrowotnej.
Przez dwa dni, 5 i 6 lipca, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Ropczycach odbywały się warsztaty mediacyjne prowadzone przez prezesa Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów Jerzego Śliwę. Wzięli w nich udział pedagodzy z terenu województwa podkarpackiego, gdzie mediacja pomału staje się coraz bardziej popularna. Podkarpacie jest bardzo dobrym miejscem takiej inwestycji w edukację. To jest najlepszy czynnik, który sprzyja w ogóle rozwojowi. A jako, że mamy do czynienia z takim dobrym procesem wspierania ludzi, rodzin, więc 3 lata temu, po dobrych doświadczeniach, które właśnie tutaj w Rzeszowie zaporządkowały mediacje, to jest jeszcze historia z okresu Białego Miasteczka, bo nie wszyscy pamiętają, że to pierwszy szpital, który protestował, był właśnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie. Wtedy niejako udało nam się te mediacje tak pozytywnie zaszczepić w środowisko podkarpackie, a później dużo doświadczeń dobrych z sądami i wreszcie przekonanie, że należy, chcąc rozwijać taką dobrą ideę wśród ludzi, żeby żyć w zgodzie, zwrócić baczną uwagę na pracę z młodzieżą. Zarówno poprzedni kurator oświaty, jak i obecny bardzo temu sprzyjają i to nie tylko w taki sposób werbalny, ale bardzo praktyczny. No, od czasu tych 3 lat odbyliśmy tu mnóstwo spotkań z trenerami, wykształciliśmy grupę nauczycieli do kształcenia mediatorów, zorganizowaliśmy szereg klubów mediatorów w 14 szkołach podkarpackich, wykształciliśmy 40 mediatorów w ogóle w całym systemie oświaty podkarpackim. W oparciu o Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną odbyliśmy 2 kongresy mediacji szkolnych, odbyliśmy kongres mediacji międzynarodowych przy tej okazji, odnosząc się do takiego wątku transgranicznego, bo jak wiemy, to jest też taki tygiel międzykulturowy. No i teraz mamy spotkanie, które doskonali tych mediatorów, przygotowuje ich do tego, żeby mogli podejmować każde zadania, czyli różnego typu konflikty małżeńskie, którymi się zajmuje i pomoc społeczna, i oświata, i w ogóle cały samorząd. No i wreszcie oczywiście sprawy, które leżą w sądach i dość długo te sprawy w sądach trwają. Aby to w jakiś sposób odblokować, to mediacja jest na to świetnym sposobem. My szykujemy się na taki pewien ruch społeczny ambasadorów mediacji z hasłem, żeby się z tymi mediacjami po prostu zaprzyjaźnić. Bo choć mam świadomość, że słuchacze, czytelnicy, widzowie niekoniecznie wiedzą szczegóły na temat mediacji, jestem jednak przekonany, że samo słowo mediacja pozytywnie kojarzy się dla wszystkich. Bo mediacja to przecież dobry sposób na konflikt i ograniczenie stresu. Przy pomocy bezstronnego mediatora jej uczestnicy w bezpośredniej rozmowie mogą wspólnie wypracować satysfakcjonujące dla nich rozwiązania. Wielu ludzi, trudno powiedzieć czy wszyscy, ale sądzę, że zdecydowana większość lubi żyć w najbliższym otoczeniu, które jest uporządkowane. Nie lubimy chaosu w naszym otoczeniu. Jeśli robimy go, to wtedy, gdy bawimy się, ale jednak wolimy mieć to najbliższe otoczenie zabezpieczone. A jeszcze w szczególności, jeśli to dotyczy naszych dzieci, to tym bardziej ten porządek ma ogromne znaczenie. Krótko mówiąc, mediatorzy to ci pośrednicy w konfliktach, którzy wiedzą, jak robić porządek. No i starają się przede wszystkim zwrócić tym ludziom konflikty, z którymi oni się borykają, bo jeżeli z pierwszego kryzysu małżeńskiego czy pomiędzy ludźmi zaczynamy angażować terapeutów, sąd, prawników, no to okazuje się, że tracimy kontrolę nad tym, co się dzieje. Mediatorzy niejako pozwalają zwracać tym ludziom te sprawy, no i oddają im inicjatywę po to, żeby oni sami znaleźli najlepsze dla siebie rozwiązanie. Mówi się, że ludzie to żyją tak, żeby nie cierpieć, a jednocześnie, żeby szukać przyjemnych doznań. W związku z tym to cierpienie jednocześnie potrafi być bardzo dużą blokadą na wiele lat dla ludzi, którzy w tych konfliktach są. Jeśli więc ktoś nie może sobie poradzić ze swoją sprawą, to warto zauważyć, że może tak być, że nie poradzi sobie sam. Potrzebuje kogoś do pomocy, jakiegoś pośrednika. Ale zanim zacznie wybierać terapeutę, prawnika bądź jakiś sąd, to niech się zastanowi, czy przypadkiem skorzystanie z mediacji nie jest dobrym rozwiązaniem. Warsztaty w Ropczycach zaowocowały nowymi pomysłami na promowanie mediacji w regionie. Te warsztaty trwają 2 dni. Jesteśmy po pierwszym dniu i zwieńczonym niejako taką miłą kolacją przy kręglach. Gościliśmy pana Marka Zaleśniego z kuratorium, który towarzyszy całemu temu procesowi i towarzyszył wtedy, gdy zaczynaliśmy z poprzednim panem kuratorem i obecnie z bardzo życzliwą panią kurator. W tym projekcie uczestniczą doradcy metodyczni, uczestniczą psychologowie, pedagodzy szkolni. W tej chwili wczoraj rozważaliśmy właśnie, co robić dalej i chcemy, aby udał nam się projekt, by tu właśnie na Podkarpaciu ulokować Kongres Mediatorów Rówieśniczych.
czyli zebrać grupy młodzieży z całego kraju. I wydaje się, że Ustrzyki Dolne są znakomicie przygotowanym miejscem do tego. Wspaniała Worta, gdzie dzieci mogą nocować. Jeszcze piękniejszy ośrodek, hala, szkoła z orlikiem i całe otoczenie w Ustrzykach Dolnych. Wreszcie cała grupa zakapiorów bieszczadzkich, którzy myślę, że w swoich pięknych miejscach na terenie całych Bieszczadów, Polańczyków, w Cisnej, w Wetlinie, w Ustrzykach Górnych, mogą gościć te dzieci. A jeżeli uda nam się jeszcze zaprosić dzieci z Polski, to spotkanie w takim najdalej wysuniętym punkcie naszej polskiej rzeczywistości może być dla nich przeżyciem, które będą pamiętać przez całe życie. Spotkania przebiegają w przyjaznej atmosferze. Dzięki warsztatom uczestnicy odnajdują się bez większego trudu i stresu w niełatwych sytuacjach. Szkolenia pomagają im też w codziennej pracy. Pracujemy z tymi nauczycielami, mediatorami po to, żeby oni w praktyce mogli to rzemiosło, które posiadają, te narzędzia w ramach mediacji, potrafili stosować w sprawach na przykład kierowanych przez sąd. Czyli tak jak wczoraj pracowaliśmy nad tym, aby już w konkretnych sprawach zgłoszonych ci mediatorzy mogli podjąć pracę. No i pewnie kolejnym etapem będzie również radzenie sobie z sytuacjami impasów w mediacjach. Bardzo ciekawe wyzwanie, dlatego że przede wszystkim ci ludzie się przyjaźnią ze sobą. I wydaje się, że najważniejszym elementem, który sprzyja w ogóle efektywnej pracy mediatorów, to po pierwsze jest konsekwencja, czyli trzymać się pewnej spójnej linii wspólnego działania, technologii też pracy, czyli jeżeli już uczymy się tego rzemiosła, to ćwiczyć się w nim, nabywać nawyku, jak to mawiał Arystoteles. No i po drugie, żeby działać razem. Działać razem i działać konsekwentnie. To są z punktu widzenia kształcenia mediatorów rzeczy najważniejsze. A z punktu widzenia tego, co dzieje się, gdy oni już wychodzą do ludzi, to jest to, by ten przekaz był prosty i by ludzie nie byli przytłoczeni czymś, co mogłoby powodować u nich jeszcze większy lęk. Oczywiście mediacja kształtuje również charakter i postawę. Dzięki niej człowiek lepiej rozumie i kontroluje nie tylko swoje, ale i cudze emocje. Ci ludzie, którzy pracują w zespole i konsekwentnie nabywają mistrzostwa w stosowaniu tych narzędzi, gdy pracują, pracują już samodzielnie, więc dla nich takim bezpośrednim otoczeniem są dwie strony konfliktu. Żeby ci ludzie mogli swobodnie pracować, żeby nie martwili się o różne niespodziewane sytuacje, to te warsztaty mają się przyczynić przede wszystkim do tego, żeby potrafili to zrobić sami. Śmiejemy się troszkę, że jesteśmy troszkę jak taki Sokrates młodszy, prawda? Sokrates mówił, że wiem, że nic nie wiem. A my mówimy, czy możliwe, że się mylisz. My pytamy ludzi, czy chcesz się porozumieć. My pytamy, czy zgadzasz się na mediację i co jest dla ciebie ważne. I tą drogą ważnych dla ludzi spraw próbujemy znaleźć rozwiązanie. Żeby w tym wszystkim nabrać takiej swobody, no i tak jak powiedziałem, żeby już w kontakcie z ludźmi być swobodnym, samodzielnym i rozumieć również stresy, z którymi ci ludzie się borykają, to te warsztaty mają kluczowe znaczenie. Robimy je cyklicznie i kolejne osoby niejako wchodzą na rynek mediacji kierowanych przez sądy. Wierzę, że w którymś momencie taka masa krytyczna się przeciąży. W Polsce mówi się w tej chwili o możliwości wprowadzenia obligatoryjnych mediacji rodzinnych. Tu jednak barierą może być to, czy uda nam się wystarczająco dużo mediatorów przeszkolić, żeby oni mogli te sprawy prowadzić, bo jeśli na Podkarpaciu tych spraw jest około 3000 rocznie rodzinnych, rozwodowych, a do tego cała ogromna masa konfliktów rodzinnych, gdzie chodzi o proste kontakty z dziećmi, proste z naszego punktu widzenia, a na pewno bardzo doniosłe i bolesne dla rodziców, którzy nie potrafią sobie tych spraw ułożyć. To ci mediatorzy po prostu są potrzebni. Możemy więc tylko apelować o wsparcie dla takich procesów, gdy możemy swobodnie, szczególnie jeszcze w takim ładnym okresie wakacyjnym, z ludźmi popracować, korzystając również z waloru lata. Nie ma pośpiechu, jest natomiast czas, żebyśmy rozmawiali o naszych potrzebach. Spory można i warto rozwiązywać w spokoju. Mediacja to bez wątpienia alternatywne rozwiązywanie konfliktów. To sztuka, która jest przydatna na każdej płaszczyźnie życia. Trwa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Sędziszów Małopolski. Prace dotyczą 6 placówek. Przedszkola nr 2 w Sędziszowie Małopolskim, Domu Ludowego w Boreczku, szkół podstawowych w Krzywej, Szkodnej, Kawęczynie Sędziszowskim oraz gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej. Jest to termomodernizacja, wymiana okien i drzwi, wymiana kotłów grzewczych oraz instalacja odnawialnych źródeł energii. Inwestycje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całego projektu to jest ponad 4 900 000, natomiast jest bardzo duże dofinansowanie, które udało się pozyskać dla gminy i to jest
ponad 3,5 miliona złotych. Prace rozpoczęły się na przełomie kwietnia i maja. Skończą się na wakacjach, czyli wszystko tak planujemy, żeby nie kolidowało z rokiem szkolnym i nauką dzieci w szkołach. Celem inwestycji jest obniżenie kosztów energetycznych związanych z utrzymywaniem energetycznym budynków użyteczności publicznej w gminie Sędziszów Małopolski. Zbliża się kolejna edycja Święta Pierogów w Będziemyślu. Coroczny piknik rodzinny, na którym królują pierogi, zawsze przyciąga tłumy. Nie tylko mieszkańców gminy, ale i całego powiatu. W tym roku impreza odbędzie się 30 lipca. Inicjatorem tego Święta Pieroga to wzięły się od Świętego Jacka, u nas, który obchodzimy w sierpniu odpust Świętego Jacka, a wiemy o tym dokładnie, legenda mówi, że był poczęstowany, jak wracał z Rusi, to u nas będzie myślał, był poczęstowany pierogami i od tego jest tradycja. Myśmy to, kochani Państwo, przenieśli z sierpnia na ostatnią zawsze niedzielę lipca. Gdy na stałym sołtysem po prostu marzyliśmy tu z Radą Sołecką, ze Stowarzyszeniem Kobiet, które się zawiązało również, tośmy marzyli o tym, żeby odnowić zabawy wiejskie, takie na wsi jak dawniej były zabawy właśnie ogrodowe. No ale żeby tą zabawę jakoś zorganizować, trzeba było nadać jakiś tytuł, prawda? I to wspólnie z kołem gospodyń, ze Stowarzyszeniem Kobiet, również z Radą Sołecką, z radnymi, podjęliśmy tą nazwę właśnie Święto Pieroga w Będziemyślu. To już jest, kochani Państwo, siódmy rok. W 2011 roku żeśmy pierwszy raz to właśnie zorganizowali. No i teraz coraz więcej tych pierogów robimy. A uczestnikom pikniku apetytu na pierogi nie brakuje. Kochani Państwo, zaczęliśmy od 4000, później było 5000, 6000. W ubiegłym roku było 7000 przeszło pierogów. No kochani Państwo, godzina 17, BOP pieroga. Nie wiem, czy te pierogi w Będziemyślu są takie smaczne, czy dobre, czy nasze kobiety umią to dobrze zrobić, przygotować. Mi się wydaje i również wszystkie czynniki, które się składają, są pewno dobre, bo to wszystko jest swoje jadło, wiejskie jadło. Nic nie ma kupnego, tylko swoje. Mąka swoja, ser swój. Ziemiak czy tam inne rzeczy są wszystko wiejskie. No zaangażowane, proszę Państwa, to jest dużo osób. Teraz coraz więcej właśnie wciągamy w tą organizację z powodu tego, że coraz więcej jest potrzeba nam więcej rąk do pracy. Lokalni smakosze nie mogą również narzekać na brak wyboru. Są ruskie, są z kapustą, z grzybami, są z mięsem, są z bobem. Także tych potraw, tych rodzajów jest kilka. Im więcej, to więcej zamieszanie, tak to trzeba powiedzieć. Tak jak mówimy, organizacja dość duża, kobiet jest, my z kobietami tworzymy ponad 20 osób. Teraz chcemy, żeby straż się włączyła, żeby klub sportowy się włączył, żeby również rada rodziców szkoły naszej podstawowej również się włączyła, bo trzeba nam dużo, dużo rąk do pracy. W tym roku piknik rodzinny odbędzie się na nowym obiekcie sportowym w Będziemyślu. Ten obiekt nie tylko służy sportowcom czy piłkarzom, zamysł był też taki, żeby służył całej społeczności lokalnej. No i jak najbardziej w to wpisuje się nasze święto pieroga, bo zawsze staramy się nie tylko, że tak powiem, te walory smakowe podkreślać czy podawać, ale też przy tej okazji organizowaliśmy, czy jakieś takie turnieje sportowe na wesoło, czy jakąś współzawodnictwo młodych adeptów ze szkoły podstawowej w różnych tam konkurencjach czy w tańcach. No zawsze nieodłącznym też takim elementem były jakieś występy artystyczne, czy naszej tutaj rodzimej syniszowskiej grupy Rochy, czy Bluesa, czy też innych kapel z sąsiednich miejscowości. Więc myślę, że też dodatkowo taki aspekt bezpieczeństwa, bo ten obiekt jednak jest ogrodzony, jest duży, jest bezpieczny. Do tej pory organizowaliśmy to przy domu ludowym, więc tam ta droga powiatowa, stwarzało to wiele takich, nazwijmy to, może nie problemów, ale obaw o po prostu bezpieczeństwo. Z uwagi na to, że ten nasz
piknik z roku na rok cieszy się, myślę, taką, i oby tak było dalej, niegasnącą popularnością, więc tych mieszkańców samej naszej miejscowości, z okolicznych, z całej gminy i nawet spoza, po prostu chcemy też zapewnić bezpieczeństwo dla nich i myślę też pokazać ten ładny obiekt, który powstawał przez kilka lat i myślę, że jest taką jedną z perełek na terenie naszej gminy. Pierogi oczywiście na pierwszym miejscu, ale na nich się nie skończy. Organizatorzy szykują wiele atrakcji na ten wyjątkowy dzień. Skoro będzie to inauguracja też tego obiektu sportowego, więc jakiś taki mecz, myślę, może jakichś czy wiernych kibiców, czy oldboyów. No jeszcze nad formułą się zastanawiamy, bo to też jest tam związane z pucharem burmistrza. Na pewno będzie turniej o najsmaczniejszego pieroga, na który też chcemy zaprosić Stowarzyszenie Kobiet czy Koła Gospodyń z terenu naszej gminy i też tak, żeby te pierogi, wiemy, że nie tylko w Będziemyślu są robione, są smaczne też w innych miejscowościach, więc też zaakcentować to, nazwijmy to, tą tradycję i myślę, że taką naszą narodową potrawę, którą są pierogi i jak gdyby też takie wzbudzić współzawodnictwo. Też nieodłącznym elementem takiego każdego pikniku są nieformalne mistrzostwa świata w lepieniu pierogów przez mężczyzn. W tym roku myślę, że tam coś jeszcze udoskonalimy, wprowadzimy pewne modyfikacje, tak żeby ten turniej był jeszcze bardziej ciekawy i jednocześnie wesoły. Oczywiście też zawsze zawodnie możemy liczyć i na rochy sędziszowskie, będzie grupa młodzieżowa, będzie występ dzieci z bluesa, z formacji tanecznej. Myślę, że jeszcze wiele atrakcji dla dzieci, zjeżdżalnie. Każdy myślę, że będzie mógł spędzić tutaj czas ze swoimi dziećmi przy grillu, przy dobrym jedzeniu, przy dobrej muzyce. Będziemy mieć fajnego animatora sprawdzonego, który co roku już jak gdyby tą oprawę muzyczną uświetnia. Także ja mogę jedynie zaprosić wszystkich bardzo serdecznie. Dopalacze to narkotyki wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. Najczęściej po substancje psychoaktywne sięgają młode osoby. Policja alarmuje. Dopalacze niosą tragiczne skutki dla zdrowia i psychiki. Dopalacze jest tak naprawdę tak zwany nowy narkotyk, w którego skład wchodzą różnego rodzaju środki psychoaktywne, oddziałujące na układ nerwowy człowieka w sposób podobny jak zwykły narkotyk. Powiedziała Pani tutaj, że dopalacze można zdobyć w sposób legalny. Ustawodawca działa w taki sposób, aby wyeliminować ten proceder. Cały czas na listę są wpisywane składniki zabronione. Niestety, nadal jest tak, że producenci, bo tutaj chodzi o głównie ich wzbogacenie się, wymyślają nowe składniki, które nie są wpisywane na listy i właśnie wpisywane jako środki dozwolone. Ale pamiętajmy, że posiadanie wszelkiego rodzaju środków odurzających jest zabronione, jest to nawet zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Oczywiście także wytwarzanie i dystrybucja również podlega karze. Pamiętajmy, że nigdy nie mamy pewności, co tak naprawdę zawiera środek odurzający. Dopalacze są wytwarzane na zasadzie użycia składników syntetycznych i pochodzenia roślinnego. Często jest to produkcja w bardzo nieczystych warunkach. Oprócz tego, że one działają toksycznie na organizm, dochodzi jeszcze właśnie te zanieczyszczenia, które potęgują to. Niestety dopalacz może okazać się nawet śmiertelną mieszanką. W jego skład wchodzi wiele czynników, wiele substancji nieprzebadanych. Nie wiemy, jak one oddziaływują na organizm ludzki. I przede wszystkim to jest tak wieloskładnikowa mieszanina, że jeden będzie oddziaływał pobudzająco, drugi wręcz przeciwnie. Wpływa to bardzo negatywnie na nasz organizm, może doprowadzić do zawału serca, a niekiedy też w tych tragicznych sytuacjach nawet do śmierci. I takie przypadki na terenie naszego województwa też już się zdarzyły. Gdyż lekarze po prostu nie mają wiedzy i nie są w stanie
na bieżąco uzyskać informacji o składnikach, które są zastosowane i później sposobie leczenia takiej osoby. Bezsenność, nadmierna wesołość lub przeciwnie, smutek, nudności i wymioty, bełkotliwa mowa, powiększone źrenice, nadmierna potliwość. To tylko niektóre objawy zażycia środków odurzających. Rodzice muszą być czujni. Na pewno rodzice też wiedzą, jak zazwyczaj się zachowuje ich dziecko. Jeżeli widzą, że jest ono bardziej pobudzone lub otępiałe, może to świadczyć o tym, że to dziecko zażyło jakąś środek niedozwolony. I ten sposób zachowania tego dziecka właśnie wynika z rodzaju tego użytego dopalacza, bo niektóre mogą działać pobudzająco, inne halucynogennie, a jeszcze inne mają działanie podobne do marihuany. Także tutaj czujność rodziców jest bardzo potrzebna. Po prostu obserwacja, rozmowa z tymi dziećmi i zwracanie uwagi o tych skutkach, jakie mogą wyniknąć z używania tych dopalaczy. Walka z dopalaczami to jak walka z wiatrakami, ale nie bądźmy obojętni, reagujmy. Oczywiście można nas poinformować. Są różnego rodzaju infolinie, na przykład 116, 111, gdzie możemy powiedzieć o naszym problemie i na pewno uzyska się pomoc i dalsze informacje co do toku postępowania. Funkcjonariusze policji starają się uczulać zarówno rodziców, jak i ich dzieci na zagrożenia, jakie niosą za sobą wszelkie środki odurzające. My ciągle uczestniczymy w różnego rodzaju piknikach. Rozdajemy ulotki, uświadamiamy nie tylko młodzież, ale te starsze osoby. Bardzo często też udostępniamy tak zwane narkogogle, które ukazują, jakie odczucia ma człowiek pod wpływem środków odurzających. Dopalacze charakteryzują się tym, że już w niewielkich dawkach mocno działają na ośrodkowy układ nerwowy, dlatego bardzo łatwo można je przedawkować, co prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a nawet śmierci. W czerwcu odbyło się uwalne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków klubu Lechia Sędziszów Małopolski. Wybrano nowe władze, podsumowano działalność klubu w latach 2015-2017. O działaniach sekcji piłkarskiej w minionej kadencji mówił nam Marek Zięba, wybrany prezes na kolejną kadencję. Musieliśmy postawić klub na nogi, wyprowadzić go na prostą, jeśli chodzi o finanse, jak również budowaliśmy podstawy tego klubu, czyli tą szkółkę piłkarską, bo uznaliśmy, że bez niej, bez dopływu nowych kadr, to nie ma sensu wszystko. W grupach młodzieżowych sekcji piłkarskiej Lechii Sędziszów Małopolski ćwiczy ponad 100 zawodników. Tak duża liczba młodzieży ćwiczącej futbol napawa optymizmem i daje nadzieję na lepszą przyszłość drużyny seniorów, która od paru sezonów gra w klasie okręgowej. Jeśli chodzi o te dwa lata, to troszeczkę ta pierwsza drużyna, to nasza wina. Zaniedbaliśmy to troszeczkę, ale było to zrobione z premedytacją, bo ponieważ, tak jak mówiłem, chcieliśmy najpierw postawić finanse klubu na nogi, a dopiero później myśleć o pierwszej drużynie. W rozpoczynającym się sierpniu sezonie 2017-2018 drużyna Lechii ma ambitne plany. W tej chwili myślimy już mocno o awansie do czwartej ligi. Będą na pewno wzmocnienia na różne pozycje i to wzmocnienia. Nie chcemy tego robić po to, żeby ściągnąć tutaj zawodników, którzy tylko uzupełnią kadrę, ale takich, którzy coś dadzą od siebie i że ta kadra będzie mocniejsza, większa rywalizacja w drużynie. Zarząd Lechii, który jest taki sam jak w minionej kadencji, czeka w najbliższym czasie nowe zadanie. Czeka nas wyzwanie w tym roku, bo miasto ma stworzyć miejski ośrodek sportu, którego częścią ma być Lechia Sędziszów. No i czekają nas rozmowy i z miastem, i z burmistrzem, jak mamy to poukładać, jak klub ma być finansowany i jak ma działać w miarę nowocześnie, tak żeby szedł do przodu, a nie stał w miejscu. I tu pewnie przez parę najbliższych miesięcy czeka nas praca w tym zakresie. Lechia to klub miejski, ale wspierają ją też lokalni przedsiębiorcy. Prócz Urzędu Miejskiego Lechii finansowo pomagają firmy PZL Sędziszów Małopolski, Żelazny, Mazak, Ekstrans, Stalbud, Anko. Działacze starają się, by w klubie działo się jak najlepiej. Udało nam się w ostatnim okresie pozyskać środki z Ministerstwa Sportu, z programu Klub. I tutaj
chcę podziękować panu wiceprezesowi Lasińskiemu, bo to głównie jego zasługa, że te pieniądze są, a są one niemałe, bo to jest 30 tysięcy złotych, które mogliśmy przeznaczyć na zakup sprzętu, jak również na szkolenie. Sympatycy sędziszowskiego klubu wierzą, że najbliższe lata będą dla piłkarzy Lechii okresem na miarę ich oczekiwań. Kino Jedność. Z pasji do filmu. Wkrótce po tym, jak wy dwaj przyszliście na świat, rozwiodłam się z twoim ojcem. Wzięliśmy sobie po jednym z was na wyłączność. Najwyraźniej on wybrał tego lepszego. Naprawdę mam brata. Bliźniaka? Nareszcie się poznamy! Ale śmiesznie, żeś ty się denerwujesz! Jak tam rozwija się twoja kariera? Świetnie! Przez ciebie największy wróg tej agencji uciekł! Zwalniam cię! Bardzo świetnie! Rewelacja! Już wkrótce! Racz, pomóż mi podtrzymać rodzinną tradycję! Ty masz łotrostwo we krwi! Segrunkon bubs! Skończyłem z tym na zawsze! No co poradzę? Ciekawe, do czego to służy? W mordę, kołdrę! Zostań znów łotrem, bracze! To nawet fajne! Jak dobrze! Być złym! Co dziś porabialiście? No nie, kolejny ślepy! Nic! Głosów użyczyli papa, Mikołaj Cieślak i Robert Górski. Witaj, Gru! Ohoho, a teraz strach! Co? Ech, Agnes! I drodzy! Ręce do góry! Bo my strasznie długo czekamy i... Zobacz, próg jest rosa! Widziałem jednego na żywo. Czy był słodki? Był taki słodki, że myślałem, że umrę. No co? Teraz jesteście łotrami. Znaczy się hej, skarbie! Ona i tak wie! Gru, Dru i Minionki. Wkrótce w kinach. De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando. Słuchaj, mam dobrą wiadomość. Bruno ma dojścia do wydawnictw i jest szansa, że wydadzą dziennik swojego pradziadka. A co on robi? Jest spin-doktorem. Kolesiem od wizerunku, który zamienia ćwoków w ludzi. Czyli ważna jest mimika twarzy. Mimika może być tylko twarzy, Kaziu. Tak? A możesz mieć mimikę dupy na przykład? To jest chyba plan tego mieszkania. Stare kamienice mają swoje sekrety, nie? Podobno coś znalazła w ścianie? Myślę, że minimalna cena na dziś 12 milionów euro. Aha! Przynęta musi być okazała, banknoty prawdziwe i na wyciągnięcie ręki. Było. Przecież nikt nie wiedział, że tu dzisiaj przyjdziemy. Nikt! Zrobimy kopię. Prawdziwą koronę się sprzeda za 10 baniek euro i będzie git. Coś ty najlepszego narobił. Wykradzionych skrypty insygniów nigdy nie odnaleziono. Nie zakładaj jej, Kaziu. A co ta twoja kumpela chce zrobić z koroną? Oddać ją prawowitemu właścicielowi. Kazimierzowi Wielkiemu? Nie chwalmy skóry na niedźwiedziu. Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Nie dzielmy. Nie. Łączmy. Profesor Elżbieta Dąbrowska. Dąbrowska? O kurwa. To się przecież nie dzieje naprawdę. Nie dzieje się naprawdę. Coś ci się posypało? Rozpierdoliło jakoś w życiu, w biznesie, czy jakoś tak? Ja
teraz należy się 4 miliony 410 tysięcy złotych. Jak ja lubię tę robotę. Więc to wszystko, jak to się mówi, ściema. Zna pan dziadów. Trudno mieszkając w tym kraju nie znać dziadów. Otaczają nas zewsząd. Emisja filmów w dniu premiery. Seanse 5 dni w tygodniu. Najnowsza technologia 4K. Filmy w wersji 3D. Rezerwacje biletów online. Bilety ulgowe dla uczniów i studentów. Kawiarenka.